Hej, witaj. Na dzisiejszym filmiku kontynuuję malowanie mojego odpływającego w siną dal romantycznego, nastrojowego brygu starego żaglowca. No i co? Będziemy malowali dzisiaj tą krzywą tutaj, zaznaczającą właśnie obrys burty, lewej burty. No i dalsze detale na obrazie będę malował, więc zapraszam Cię do oglądania i towarzyszenia mi w tej wspaniałej przygodzie malarskiej. Maluję farbami akrylowymi i wykorzystuję do tego w tym momencie akurat pędzelek okrągłą dwójeczkę. Namoczony już jest w farbie czarnej. No i teraz tak. Jak zaczynamy malować swoją przygodę z malarstwem, dopiero zaczynamy, nie czujemy się dość dobrze i komfortowo, zwłaszcza przy takich krzywych, zakręconych, gdzieś tam zakrzywionych krawędziach, elementach, kształtach. No wiadomo, bo ta ręka jeszcze nie jest wyrobiona, jeszcze uczymy się pewnych rzeczy i to jest normalne. Więc jeżeli chcesz namalować właśnie taki element, możesz podzielić sobie tą krzywą, tą całą tutaj część na kilka etapów, żeby nie robić tego na raz. Wtedy będzie Ci na pewno łatwiej. To jest taki mój tip na dzień dobry, na dzisiejszego spotkania. A jak nie chcesz, możesz zrobić to na raz, potem robiąc korekty. Ja postaram się zrobić to na raz, ale zawsze, jak mówię, możesz korygować, poprawiać. Zaraz ja też tutaj delikatną korektę zrobię. Nie wszędzie udało mi się namalować tak, jak sobie życzyłem na początku. I to ułożenie tutaj tej krawędzi mogę właśnie skorygować i rozmyć. Dobra, powiedzmy, że jestem zadowolony. Wyszło w porządku, wyszło ok. Przy elementach i miejscach, gdzie maluję właśnie proste rzeczy, tematy, tak jak na przykład tutaj maszty czy poszczególne reje, można wykorzystać narzędzie takie jak linijka. Ja to pokazuję też, prezentuję to narzędzie na moich kursach, na moich filmikach. To jest taka zwykła drewniana linijka, ale tak jak zawsze mówię, ważne, że drewniana, bo jest dosyć gruba.